W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam proces aktualizacji oprogramowania do rejestratora jazdy TrueCam A5. Pierwszy krok będzie to włączenie naszego rejestratora. Następnie klikamy przycisk i wchodzimy w ustawienia. Na samym dole ustawień znajduje się wersja firmware. Nasza obecna wersja to 1.2. Dla tego urządzenia mamy następujące wersje oprogramowania. Od najnowszej do najstarszej. Najnowsza wersja, czyli 1.6, zawiera drobne ulepszenia i umożliwia ustawienia nagrywania w pętli na 10 minut. Aby dokonać aktualizacji firmware'a, wersji naszego oprogramowania, na początku musimy sformatować kartę. Po zakończeniu tej operacji musimy skopiować firmware do katalogu głównego karty pamięci. Najnowszą wersję firmware kopiujemy do głównego katalogu, który znajduje się na naszej karcie pamięci. Następnie odłączamy kartę od naszego komputera i wkładamy kartę z powrotem do urządzenia. Następnie uruchamiamy nasze urządzenie. Teraz tak, pojawiła nam się opcja aktualizuj firmware. Wybieramy tak. Zatwierdzamy klikając OK. Po upływie około od 1 do 2 minut kamera automatycznie się wyłączy. Po zakończeniu aktualizacji nasz rejestrator zapyta nas, czy chcemy zrestartować urządzenie. Klikamy przycisk OK, zatwierdzamy. Następnie włączamy ustawienia i wybieramy opcję z resetu ustawienia. Musimy ustawić ustawienia domyślne. Następną czynnością, którą musimy wykonać, jest sformatowanie karty pamięci. Po wykonaniu tych czynności nasza aktualizacja powinna być przeprowadzona pomyślnie. Pamiętajmy jednak o tym, aby zacząć aktualizowanie naszego urządzenia, kamera musi być w pełni naładowana.